Wróćmy do waszej sytuacji tak zwanej sprzętowej, bo to też mało kto jest w stanie dostrzec, co macie. Forda Fiesta WRC, no wiadomo, to nie jest Volkswagen, jest trochę zapóźniony, ale Wurz to Wurz, prawda? No to zespół niby prywatny, no ale co, zespół to zespół, mechanik to mechanik i tak dalej. Oczywiście. Jak bardzo się to różni jednak od jakby miejsca, gdzie stoją sterylne Volkswageny, a gdzie stoi wasza Fiesta? To tak naprawdę nie do końca ma znaczenie, czy sterylne Volkswageny, czy są niesterylne. Wystarczy powiedzieć, jak bardzo się to różni. Wystarczy, żeby to się różniło o 0,3 sekundy na kilometrze, tak? Rajd ma 400 km, trzeba pomnożyć 400 razy 0,3 sekundy i mamy stratę, którą natychmiast możemy sobie wyliczyć bez jakiegokolwiek brania udziału w zawodach, tak? Mhm. I to w ten sposób trzeba patrzeć. To nie jest tak, że Ford jest rozpadającym się klekotem, którego odpadają koła, a Volkswagen jest po prostu z NASA statkiem kosmicznym, tylko ponieważ różnice kierowców są tak niewielkie lub żadne, to te różnice w samochodach, nawet minimalne, summa summarum, dzielą cię na zwycięzcę lub dziesiątego. Trzeba zobaczyć, jak bardzo zbliżyły się wyniki na odcinkach specjalnych rajdów do Wszechświata. To też jest zupełnie inny sport, którego niestety tego nie rozumieją włodarze tego sportu. To jest też przykre, że rajdy z lat 80., gdzie aktualni zawiadowcy naszym pięknym sportem byli czynnymi zawodnikami, a rajdy w XXI wieku to jest zupełnie inny sport. To trochę tak, jakbyśmy porównywali maratony ze sprintem i właściwie tam, czy byłeś szybszy w maratonie o 2 minuty, czy o 3 minuty, to miało takie znaczenie, jak w rajdach jesteś szybszy od 2 lub 3 sekundy. Zresztą, jak się chyba popatrzyło na maratony sprzed 25 lat i maratony teraz, to chyba te wyniki też są zupełnie inne i zbliżone do siebie dużo bardziej. Także to oczywiście to jest różnica, szkoda chyba czasu antenowego, żeby mówić o różnicach między zespołem fabrycznym a prywatnym, bo to wszyscy wiedzą. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że nawet jeżeli to jest, założymy, że to jest różnica na poziomie 0,3 sekundy na kilometrze, no to pomnożone razy 400 km daje po prostu odpowiednią ilość minut. To są trzy dychy, chyba, czy nie, znowu nie chcesz wchodzić w polemikę na temat czasu. Nikt tego nie wie, ile to jest, bo cokolwiek, ja mogę powiedzieć, że to jest 0,3, ktoś może powiedzieć, że jest 0,5 sekundy, no myślę, że więcej niż 0,5 sekundy to nikt nie powie. Natomiast mówię, no jeżeli weźmiemy 60-kilometrowy odcinek, tak, no to jest, no, na jednym odcinku, tak, masz, nie wiem, 20 sekund, tak, z samochodu, ciach, od razu. No i tyle, no i koniec. Potem siedząc przed ekranem mówi, dwie dyszki dostał. Chyba się nie starał. No i albo chyba się nie nadaje, no wiecie, no. To tak jest, no. Zdradź może trochę o opisie, bo to jest, wiesz, tak, zawsze wygląda bardzo ciekawie, takie szlaczki i tak dalej, siedzisz, poprawiasz. Co na przykład jedna rzecz, która Cię zaskoczyła, czy jest charakterystyczna dla Roberta, jeśli chodzi o jego podejście do opisywania trasy? Nic mnie nie zaskoczyło. Jestem zafascynowany jego pedantycznością, jeśli chodzi o opis. Myślę, że wynika to z jego korzeni, tak? Czyli z wyścigów. Z tego, co zdążyłem się przez te 2 lata dowiedzieć, nauczyć i posłuchać o wyścigach, jest to inny świat, gdzie dużo większą wagę trzeba przyłożyć do detali niż w rajdach, dlatego że jest dużo mniej zmiennych, tak, na torze, dużo bardziej stabilne jest otoczenie, w którym się ścigasz, bo robisz kilkadziesiąt kółek, tak, po tym samym torze, w rajdach tej stabilności nie ma praktycznie, więc jego pedantyzm w podejściu do robienia opisu jest na pewno imponujący. Jakiś mały przykład? Natomiast... Jest ten zakręt? Nie. To chodzi o to, że jakby jest wypracowany system, który jakby pozwala na wręcz perfekcyjną powtarzalność opisu. A to jest słowo klucz. Tak, powtarzalność opisu to jest klucz. A powtarzalność pewnie jest słowem kluczem w wyścigach. więc stąd takie podejście do pracy. Natomiast no, ten opis nie jest w jakikolwiek sposób wyjątkowy, porównując go z innymi opisami innych zawodników. Jest dość jakby schematyczne, tak jak większość aktualnie chyba kierowców używa. Okej, jest to mieszanina polskiego, angielskiego i włoskiego, natomiast to wiecie, no opis to jest język umowny dwóch ludzi. Nie? Moglibyśmy sobie mówić tam, wiecie, prawy niebiański, lewy szatański, to nie ma znaczenia, czy my byśmy określali go kolorami, numerami, czy jakimiś barwnymi określeniami imion swoich dawnych sympatii. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Jeżeli język jest zrozumiały dla pilota i kierowcy, to jest okej.
Jeszcze jedną rzecz chciałem wyklarować, bo tak wiele osób mówiło o takich znawców z fotela, że tutaj kierowca wyścigowy, to na opis, to lata mu zajmie, żeby się nauczył, a czasami też się pojawią uwagi, a bo pewnie nie słuchał dyktowania i tak dalej. No jak widać, nie zajęło mu lat. Wiał szybko. Chociaż na pewno dla Roberta, to te pytania pewnie są do Maćka Barana, do Kuby, żeby powiedzieli się na temat początków Roberta, dlatego że trzeba pamiętać, że ja wsiadłem do kierowcy, który był mistrzem świata w WRC2, kierowcy, który miał doświadczenie już w rajdach, miał doświadczenie w Mistrzostwach Świata, więc jakie były początki, jak było trudne dla Roberta, to nie mi oceniać, natomiast ja nie zanotowałem żadnych problemów z jazdą na opis, gdyż nie da się inaczej jechać w Mistrzostwach Świata. Czy jest jakiś sposób, żeby, nie wiem, naświetlić te różnice poziomów, o której mówiłeś, na przykładzie twojej kariery? Jesteś człowiekiem, który ma już 3 tytuły mistrza Polski i nagle zaczynasz jeździć. Wiecie, ale to wiesz, to najlepszym, naprawdę najlepszym obrazem tego jest aktualna sytuacja Helfina. To jest najlepszy przykład, tak? Jeżeli prześledzimy tam, nie wiem, sezon 2014, tak, to w większości tam przypadków chyba, powiedzmy, Robert był szybszy od Helfina na odcinkach specjalnych. Tak? W tamtym roku bywał różnie, raz był szybszy Helfin, raz my generalnie. No, wygraliśmy chyba więcej tych odcinków specjalnych niż Helfin, już za świata. No i on jakby przy startach, pierwszych dwóch startach w WRC2 pokazał, jaka jest różnica, tak? Tam deklasując generalnie na Monte Carlo, wszystkich wygrywając Szwecję też ze sporą przewagą. No i to jest taka różnica. Bo nie wiem, kogo miałbym porównywać. No, trudno porównywać Leszka Kuzaja z Robertem Kubicą, zresztą nie chciałbym tego zrobić. Nawet ze względu na inne czasy w ogóle, tak? Inne miejsca, inne czasy, inne samochody. Wszystko inne, tak? Zupełnie inną przebieg historii, więc... No, chciałbym, nie ukrywam... Byłoby to ciekawe doświadczenie dla dziennikarzy, dla kibiców, dla zawodników startujących w tych rajdach. Żeby znowu mieć takie na żywo porównanie pomiędzy kierowcami startującymi w Mistrzostwach Świata, a Mistrzostwach Europy na przykład. Bo mówię, bo porównanie kierowców z Mistrzostw WRC i WRC2 mamy na bieżąco, śledząc Fina. Mieliśmy porównanie mistrzów IRC, którzy poszli do WRC. Tak? Był Juha Hanninen, który wygrał IRC, poszedł do WRC2, nie odniósł oprócz kilku spektakularnych wypadków, żadnych spektakularnych sukcesów. Później poszedł do zespołu Hyundai'a, gdzie również nie odnotował ani jednego dobrego wyniku. Mówimy o człowieku, który absolutnie wygrał bezapelacyjnie, tak? Zdominował IRC. Mamy Briana, którego bardzo cenię i myślę, że jest to też kierowca, który ma ogromny talent, natomiast gdzieś jego kariera sportowa też mu nie pozwoliła się zaprezentować. No i w tamtym roku Brian dostał 2 szanse z Hyundai'a, tak? Pojechania dwóch rajdów asfaltowych. No i był pod koniec, może 2 lata temu. Hyundai chyba w tamtym roku. No nieważne. Natomiast no był pod koniec dziesiątki, tak? Na początku drugiej dziesiątki od WRC, tak? Więc ścigał się z... Bo mnie to śmieszy, to pokazuje właśnie, jak niewiele osób wie. Jak niewiele osób wie. Chociaż myślą, że wiedzą. Osoby, które dość z pobłażaniem wypowiadają się o Martinie Prokopie, który moim zdaniem jest bardzo dobrym kierowcą jeżdżącym prywatnym zespołem, jeżdżącym na takim poziomie, jak może jeździć. No i ten Brian Buffier, który jest talentem świetnym, dominuje tutaj entokrotnym mistrzem Polski, dominatorem Mistrzostw Europy. W tych rajdach, w których jechał, zdaje się, z tego co pamiętam, w czasach Martina lub nawet trochę może wolniej. I to pokazuje, jaka to jest różnica. Poza Monte Carlo. Poza Monte Carlo, którym jest rajdem bardzo, bardzo specyficznym, trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, że Brian jest bardzo dobrym kierowcą. Ja nie ujmuję i Brian jest świetnym kierowcą, tak samo jak Martin jest świetnym kierowcą, tak. Tylko generalnie w Mistrzostwach Świata i w aucie kwałtach WRC siedzą zazwyczaj świetni kierowcy. Dlatego jeżeli ktoś mówi, to jest średniak, Elfin jest średniakiem, Mats jest średniakiem, to trzeba mieć świadomość, że średniak WRC to jest ktoś taki, kto przyszedł do WRC 2 i wygrywał odcinki po 30 sekund. O to chodzi. W świecie rajdów. Dokładnie. Ja pamiętam, jak dziś w 2010 roku jechaliśmy z Michałem Kościuszko Ride France z Kodą, gdzie też byli wszyscy, był Xavi Pons, wszyscy, którzy ścigali się w SWRC. I w tym rajdzie jednorazowo Fiestą Super 2000 wystartował Henning Solberg,
absolutnie bardzo przemiły, fajny kierowca. Średniak z tej gorszej średniej, jak wszyscy mówią, tak? No tam znawca od nawierzchni szutrowych generalnie, tak? Norwek. Przyjechał autem Super 2000 i po prostu lał nas wszystkich tak bez opamiętania, dopóki tam chyba nie wypadł albo nie zepsuł się, nie pamiętam, ale nie dał nikomu sznyta na oświe żadnym. I to jest kolejny przykład takiego właśnie, jaka jest różnica. Ile no, jeszcze można bardziej? Po prostu szybciej. Henik przyjechał i... Ale ja rozmawiałem teraz z Elfinem po Szwecji. Szwecji i on mówi, wiesz co Maciek, bo to się wszystko dzieje tak strasznie wolnie i w ogóle. I to tak jest, no słuchajcie, no te auta, te najszybsze auta WRC 2 jeżdżą powiedzmy o 1,5 sekundy na kilometrze wolniej od najszybszych aut WRC. Jeżeli mówi to facet, który powiedzmy przegrywał te 0,5 sekundy na kilometrze z Ożierem, tak? Powiedzmy Elfin przegrywał 0,5 sekundy na kilometrze, jak jechał dobrym tempem, przegrywał 0,5 sekundy na kilometrze z Ożierem, teraz przegrywa 1,5 sekundy albo 2. Słuchajcie, to dla niego tempo jest, naprawdę dla niego wszystko się dzieje w zwolnionym tempie. No musi. No tak jest. I to jest zupełnie inna percepcja dla tych kierowców. To